Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pierwszy grudniowy vlog i od razu chciałabym zapowiedzieć, że w grudniu będę starała się dodawać naprawdę wiele filmów. Absolutnie nie zapowiadam tutaj vlogmasów, bookmasów, ale chciałabym, żeby w grudniu pojawiło się przynajmniej 10 filmów. Będąc optymistyczną, naprawdę chciałabym, żeby na kanale z okazji grudnia działo się dużo, dlatego że zeszły grudzień polegał w moim życiu na przetrwaniu, dlatego w tym roku chciałabym wyciągnąć z tego miesiąca tyle dobrego, ile tylko się da, a na moim Instagramie materiały pojawiają się codziennie. Skupiam się w tym miesiącu głównie na literaturze dziecięcej oraz middle grade, ponieważ właśnie te książki najbardziej kojarzą mi się z grudniem i ze świętami, ale też będą inne, będzie trochę współprac, kilka współprac, ale niedużo. Przede wszystkim w tych postach chodzi o wyłapywanie miłych chwil grudniowych i tego ogólnego ekscytującego wyczekiwania świąt. Jaki jest plan na ten vlog? Jak widzicie po tytule, to będzie głównie relacja, moja relacja z wrocławskich targów dobrej książki oraz recenzja wspaniałej powieści mojego dumnego matronatu Cienie dzwoneczek. Teraz tylko zapowiadam, będę opowiadała w kolejnych klipach, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, ponieważ jest o czym posłuchać. I teraz jeśli chodzi o domowe targi, nie, przepraszam, nie domowe targi, tylko targi dobrej książki we Wrocławiu. One zaczęły się wczoraj, 30 listopada i dzisiaj drugi dzień, dzisiaj mamy 1 grudnia i wczoraj i dzisiaj byłam na targach, wczoraj tylko na godzinę wieczorem, a dzisiaj też na... Wczoraj byłam z Bartkiem i z Kubusiem, dzisiaj byłam z tatą, czyli takie rodzinne wypady typowo. Nic absolutnie nie nagrywałam, dopiero jutro będę nagrywała dla Was swoją relację. Mam zaplanowane spotkania z kilkoma osobami, więc mam nadzieję, że uda się nagrać jak najwięcej. A generalnie w tym klipie chciałam się tylko z Wami przywitać i zapowiedzieć, czego możecie się spodziewać. A jeszcze zanim się zaczęłam do Was odzywać, to na pewno widzieliście kilka takich miłych wstawek. Właśnie jak dzisiaj witaliśmy miesiąc, na pewno zobaczyliście, jak Kubuś próbuje otwierać skarpetkowy kalendarz Bartka. No i nie wiem, co tam jeszcze widzieliście. Natomiast co jeszcze chciałam powiedzieć, ja dzisiaj kupiłam trochę, nawet nie ja, tylko mój tata kupił bardzo dużo ciekawych książek. Kupił bardzo dużo ciekawych książek, ale mam też kilka książek, które przyszły do mnie ostatnio i te zdobycze z targów będziecie mogli zobaczyć w book haulu takim łączonym, który pojawi się w Mikołajki. Ale nie wiem jeszcze, czy nie kupię czegoś na targach jutro, więc wtedy jeszcze nie wiem, czy te książki będą tutaj, czy w book haulu. Zobaczymy. I na razie to tyle. Zapraszam Was do Hali Ludowej, do wrocławskiej Hali Ludowej na targi książki. Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy. Jest 2 grudnia i która jest godzina? Jest chyba po drugiej. Za 15.03 i dzień się trochę skomplikował. Już dawno temu miałam być na targach książki, natomiast z dostępnych nam informacji na targi się po prostu nie da wejść. Jest bardzo dużo ludzi, nie ma mowy, żeby przejść spokojnie, przyglądać się książkom, tym bardziej coś nagrać, więc nie wiem, czy coś wyjdzie z tej mojej relacji targowej, ale mam nadzieję, że jednak teraz robimy właśnie próbę. Jak będziemy tam około 5-4, bo jeszcze zahaczymy jakiś sklep, to mam nadzieję, że coś z tego będzie i będę mogła coś dla Was nagrać.
Halo, tu jestem, tu jestem. Tu, tu. Dobra. Udało nam się spotkać. Który, przepraszam, który to będzie odcinek Vlogmasa? Halo. Jezu, no normalnie, będziemy sławni. Podobała Wam się moja relacja z targów książki we Wrocławiu. Było też tutaj trochę zimowego, przedświątecznego Wrocławia, więc mam nadzieję, że te kadry były dla Was przyjemne. I teraz sobie trochę pogadamy. Pierwsza dość ważna informacja. Wszystkie książki, które kupiłam na targach, pojawiły się w Bookhaulu, a Bookhaul opublikowałam 6 grudnia, więc jest już na kanale. Więc jeśli macie ochotę dowiedzieć się, co kupiłam na targach, to tam Was serdecznie zapraszam. To jest dłuższy film, a jeśli chodzi o moje zakupy targowe, to są ostatnie 2 klipy. Myślę, że jest na co popatrzeć i nie chodzi mi właśnie tutaj tylko o zakupy targowe, ale ogólnie bardzo dużo ciekawych i pięknych książek pojawiło się u mnie, o których nagrałam właśnie Bookhaul. I teraz tak, pogadamy sobie trochę o moim najnowszym patronacie, który sobie gdzieś tutaj przygotowałam. Zapowiadałam, że będę opowiadać o tej książce, a chodzi tutaj o pierwszą część w serii Cienie, Dzwoneczek. Jest to mój dumny patronat, bardzo niepozorna, cienka książeczka, która absolutnie rozwaliła mi system. Może zbyt ładnie się tutaj nie wyraziłam, ale tak naprawdę ciężko mi znaleźć słowa do opisania tego, jak bardzo ta książka mnie zadziwiła, pozytywnie oczywiście, ale zanim o tym chciałam tylko wspomnieć, że byłam właśnie u wydawnictwa w Dwukropek na stoisku podczas targów. Mam tutaj bardzo fajną powieść świąteczną, która jest nowością wydawnictwa Klub Świątecznych Zbrodni. Jest to 13 opowiadań zimowych, przepięknie wydana książka. I kupiłam sobie jeszcze coś, co absolutnie muszę Wam pokazać. To są jedyne książki z targów, które tutaj pokazuję. Przepiękną książkę dla mnie i ja po prostu od razu pomyślałam o moim Bartku i Kubusiu, a szczególnie patrząc na tą ilustrację. Przepiękna książka o więzi między ojcem a dzieckiem, a synem a dzieckiem. Myślę, że tutaj to nie jest istotne, czy to syn, czy córka. Zobaczcie. Przepiękna książka, naprawdę wzruszająca. I dlaczego właśnie ten fragment o Dwukropku? Bo miałam ogromną przyjemność spotkać Krzysztofa Zapotocznego. Z mojej winy praktycznie nie doszło do tego spotkania, dlatego że ja się strasznie spóźniłam. W sobotę bardzo sypał śnieg. Były też kolejki, żeby wejść na halę targową. Targi to było absolutne szaleństwo. W każdym razie, jak dotarłam na targi, to byłam pewna, że Krzysztofa Zapotocznego już w ogóle nie będzie o Dwukropka. Natomiast udało mi się, był jeszcze właśnie, podpisywał ostatnie egzemplarze już dla wydawnictwa i udało mi się zdobyć podpis. I to jeszcze nie w mojej książce, ponieważ byłam taka mądra, że nawet nie wziąłam swojego egzemplarza i dostałam od przemiłych pań jeszcze jeden egzemplarz właśnie drugiego tomu Kota Mariana i Przepowiedni. I mam tutaj bardzo, bardzo miłą dedykację, tak chyba to mogę nazwać. I chciałabym tylko Wam przypomnieć o świetnych książkach. Pierwszy tom, Tom Marian i pierwszy tom to Kot Marian i Odwiedzacze, a tutaj mamy Kota Mariana i Przepowiednie. Książki, które naprawdę zasługują na ogromną uwagę, jeśli chodzi o książki dla młodzieży i dla rodziców jednocześnie. Świetne powieści. Już nie chcę mi się teraz ich wciskać tutaj na półkę. Ale moi kochani, wracając do Cieni. Tak jak wspominałam, bardzo niepozorna książeczka. Mogłabym powiedzieć, że świąteczna historia, natomiast na pewno nie znajdziecie w niej radosnej atmosfery wyczekiwania świąt, uroczych elfów, mocy prezentów, cukierkowej atmosfery ogólnie. Nie. To jest historia, w której czai się mrok, w której występują bardzo osobliwe,
postacie nie zawsze dobre, a wszystko zaczyna się od naprawdę bardzo przykrego wydarzenia, ponieważ nasz główny bohater, Pete, to jest chłopak, który, ja myślę, że on ma 12 albo 13 lat, prawdopodobnie wiek był tutaj dokładnie wspomniany, a ja oczywiście nie pamiętam. W każdym razie chłopak błąka się po supermarkecie, widzi jakąś tam wystawkę świąteczną, wioskę Mikołaja, no i przebranego Mikołaja, widzi, że dzieci do niego lgną, siadają mu na kolanach, wypowiadają życzenia i stwierdza on, że w sumie co mu szkodzi, on też może wypowie życzenie, ponieważ no, tak naprawdę nie ma już nic do stracenia. A jego życzenie jest czymś, co tutaj naprawdę łapie czytelnika za serce. On pragnie jedynie tego, by jego najlepsza przyjaciółka Sara wyzdrowiała. Jego przyjaciółka jest śmiertelnie chora. Cała tragedia polega nie tylko na tym, że no, dziewczyna bardzo źle się czuje i zostało już jej niewiele czasu, ale jest tak chora, że nikt nawet nie potrafił jej postawić diagnozy, więc przez to nie mogła być też leczona. Jest to bardzo ciężka sytuacja i chłopak prosi Mikołaja o to, by dziewczyna wyzdrowiała. Moi drodzy, co dzieje się w nocy? Coś bardzo dziwnego. Wspominałam o tym, że nie ma tutaj elfów. Jakieś tam elfy są, natomiast nie takie, jak my sobie je wyobrażamy. Takich elfów, jakie tu występują, to nawet Grinch by sobie nie wyobrażał, ponieważ są malutcy ludzie, chyba tutaj tak Pete mówi, że mały człowieczek, śmierdzą, wydają się bardzo nieprzyjemni i szorstcy. I właśnie takiego gościa ma Pete w nocy po tym, jak wypowiada życzenie do świętego Mikołaja. I ten mały człowieczek proponuje mu pewną wymianę. I on też tutaj posługuje się innym, troszkę takim innym językiem, gwarą. Mówi coś w stylu, chcę prezent od świętego Mikołaja, ale chcę prezent, musi dać prezent. I tutaj mogę Wam zdradzić, o co chodzi. Ten człowieczek proponuje wymianę, pewnego rodzaju wymianę. Twoje życzenie się spełni, czyli Twoja przyjaciółka wyzdrowieje, natomiast Ty musisz oddać coś w zamian. Chce prezent, musi dać prezent. O co chodzi? Wydaje się, że o nic wielkiego, ponieważ Pete w tej wymianie, mam nadzieję, że mówi Pete, Pete w tej wymianie ma po prostu oddać swój cień. Czy cień jest ważny dla człowieka? Okazuje się, że tutaj idea tego, czym są cienie dla ludzi, jest bardzo ciekawa. To jest tutaj bardzo fajnie rozbudowany koncept. Ja naprawdę nie mogę zdradzić za dużo. Natomiast no, ten cień to jest bardzo ważna sprawa. I gdy chłopak go oddaje, traci znacznie więcej niż z początku sobie wyobrażał, niż zakładał. I zaczynają się dziać bardzo złe rzeczy. To nie jest tylko opowieść o pięknej przyjaźni. To jest historia, w której kryje się naprawdę ciekawie wykreowany wątek fantastyczny, ponieważ mamy tutaj pewną czarodziejkę, i tak nie czarodziejkę, tylko czarodziejkę, która, no właśnie nie mogę wyjawić Wam, czym ona się zajmuje, ponieważ to dopiero jest gdzieś tam później w historii zdradzone, ale mamy tutaj takie dwa światy równoległe, mamy Pita, jego przyjaciółkę i tą dramatyczną sytuację. I to wszystko, co Wam przed chwilą opisałam, dzieje się podczas świąt, podczas Wigilii. I mamy świat inny, równoległy, w którym mamy czarodziejkę Novit, o której wspomniałam. Mamy różne krasnale, chyba to te stworzenia, które tutaj są, to są krasnale, które pochodzą z różnych rodów i jest to szeroko zakrojona społeczność, mamy tam hierarchię, mamy tam różne zgrupowania i tak dalej, i tak dalej. I ta Novit, o której wspomniałam, czarodziejka, która jest tutaj naprawdę bardzo ważną postacią, próbuje dostać się do pewnego klanu, bo zapomniałam dokładnego określenia tych krasnali. Chce, by ją przyjęto, ponieważ zapewniłoby jej to lepsze życie, natomiast
No też nie mogę za bardzo Wam zdradzić, co tutaj się dzieje. Jednak to jest cena tego, że to jest taka krótka historia, że tak naprawdę można wspomnieć niewiele. Tutaj przez chwilę się zakręciłam i musiałam na chwilę się skupić i zastanowić, co chcę Wam jeszcze powiedzieć. Ogólnie mamy taki przepięknie zapleciony literacki warkocz właśnie z wątków fantastycznych oraz z takich problemów życia codziennego, którym musimy stawiać czoła. Ogólnie to jest książka, z której młody czytelnik wyciągnie naprawdę wiele lekcji. O czym nie wspomniałam, mamy tutaj wspaniałe ilustracje. Jest to naprawdę angażująca lektura. No i książka, którą przeczytacie na raz. Tak jak mówiłam, jest to pierwszy tom, więc tutaj no niestety zostajemy w pewnym momencie odcięci od tej ciekawej historii i musimy poczekać na ciąg dalszy. Dlaczego powiedziałam, że jest to historia poniekąd świąteczna? No bo po pierwsze tam przynajmniej początek rozgrywa się podczas świąt, ale mamy również tutaj postać świętego Mikołaja, o tym jeszcze nie wspomniałam. Święty Mikołaj jest tutaj w tym świecie fantastycznym postacią absolutnie najważniejszą, najmądrzejszą, absolutnym autorytetem i okazuje się, że Mikołaj jest zagrożony. Pierwszy raz od wielu setek lat jest on zagrożony, a dokładnie nie chodzi o Mikołaja, a jego cień, ponieważ tak jak wspomniałam już tutaj, te cienie to jest bardzo ciekawa sprawa. Mogę tylko zdradzić coś, co również zdradza wydawca. W pewnym momencie Pete zorientował się, że takich jak on jest znacznie więcej. Nawet w swojej szkole zauważa kilka osób, które cienia nie mają. Łączy te osoby też coś innego, coś bardzo, bardzo niepokojącego. Jeśli chodzi o tytułowy dzwoneczek, moi drodzy, kiedy Pete właśnie żegna się ze swoim cieniem, pod choinką ktoś zostawia dla niego prezent. Nikt nie wie, skąd ten mały pakunek pojawił się pod choinką, a jest to właśnie tytułowy dzwoneczek. Okazuje się, że w tym dzwoneczku ktoś mieszka. Ktoś bardzo, bardzo ważny, kto będzie tutaj naprawdę kluczową postacią, kluczowym elementem. Gadam dużo, zastanawiam się, co mogłabym Wam jeszcze powiedzieć. Na pewno chciałabym wspomnieć, że to jest kolejny raz, kiedy jestem zachwycona wyborem wydawnictwa Dwukropek. Wspominałam dzisiaj w swoim filmie w innym, w Bookhaulu, że wydawnictwo Dwie Siostry to jest taka marka i gwarancja jakości, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą i to samo chciałabym powiedzieć właśnie o Dwukropku. Moi drodzy, jakiejkolwiek książki Dwukropka bym nie przeczytała, zawsze jestem zachwycona. Tutaj bardzo często Dwukropek wybiera książki z literatury skandynawskiej. Ta akurat powieść została przetłumaczona z języka fińskiego. To są niesamowicie oryginalne powieści. Ja takich powieści z języka angielskiego, tłumaczonej z języka angielskiego, nigdy nie czytałam. To są tak oryginalne historie, mam na myśli właśnie literaturę skandynawską dla dzieci, chociażby powieści, którym też mam ogromną przyjemność patronować. Moi drodzy, Opiekun i Pocieszyciel. W styczniu premiera trzeciego i chyba ostatniego tomu, ponieważ jest to trylogia Milcząca Trójka. O tych powieściach mówiłam bardzo dużo na swoim kanale, więc jeśli jesteście zainteresowani, to polecam sobie tam popatrzeć do tyłu na moje filmy. No i dzwoneczek. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć. Fenomenalne tłumaczenie. Ta cerodziejka. No nie jestem w stanie dotrzeć do tego, jakie było słowo oryginalne, ponieważ absolutnie nie znam języka fińskiego i to jest niewykonalne, natomiast zakładam, że tutaj tłumacz musiał się napracować. Sebastian Musielak, wspaniale przetłumaczona powieść. No, to jest małe cudo literackie, które bardzo serdecznie Wam polecam. Jeśli szukacie pomysłu na ciekawy prezent, na oryginalną książkę, pod choinkę, to jest doskonałe polecenie, ponieważ jest to książka świąteczna, ale nie do końca. Wiele osób
przecież tak naprawdę ma już dosyć tej wspaniałej świątecznej atmosfery, tego Mikołaja w cudownym czerwonym przebraniu z białą, śnieżną brodą, długą brodą. Tutaj Mikołaj opisany jest troszeczkę inaczej, chociaż dobra, nieważne. Załóżmy, że jest troszeczkę inaczej. Jest znacznie więcej przepięknych ilustracji. Zobaczcie, to jest akurat nasza Nowic, nasza czarodziejka. Tutaj mamy naszego bohatera głównego, Pita. Przepiękne są ilustracje w samej historii. To jest właśnie ten skrzat, o którym opowiadałam. Naprawdę jest to pozycja godna waszego czasu, uwagi, waszych pieniędzy, gdybyście mieli ochotę ją zakupić. A jeśli chodzi o inne książki, to jestem także skojarzona, że nawet nie wiem, co ostatnio czytałam, więc o tym opowiem wam w kolejnym filmie, ponieważ mamy grudzień i w grudniu nagrywam vlog za vlogiem oraz inne filmy w tle. Dajcie znać, czy byliście we Wrocławiu na targach kiedykolwiek. Jak zwykle proszę o serduszko w komentarzu, jeśli dotarliście do końca. Żegnam się z wami, widzimy się już niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć!